Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem drużynowy deathmatch, operacja Ognista Burza, no i oczywiście Battlefield 3. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Marcin nie wrzuca już recenzji jakiejś z multiplayera. No słuchajcie, recenzji. Recenzję to tego nie można by było nazwać. Mojej opinii na temat tego, co pojawiło się z multiplayera Call of Duty Ghosts, a więc mogliśmy 14 sierpnia obejrzeć sobie chociażby na Xbox Live, mogliśmy obejrzeć właśnie takie przedstawienie tego multiplayera i czekam z tym oczywiście do momentu, kiedy zgramy się w końcu z Private Pilem, ponieważ chcieliśmy wspólnie zrobić komentarz właśnie pod ten temat. Private Pile pracuje, ja mam co prawda teraz wolne, ale jak ja na przykład gdzieś jadę, no to wtedy on jest w domu i nie możemy się w żaden sposób tutaj dograć, ale zrobimy to na pewno jeszcze że tak powiem, w ciągu tego weekendu poznacie moją opinię. Ja mam oczywiście tylko taką nadzieję, ale wątpię, że tak będzie, że zrozumiecie to, że to jest moja opinia. Niektórzy śledzą moje już tam nawet komentarze gdzieś tam pod jakimiś filmikami. Bardzo fajny filmik przedstawił Krachu, który nie był pokazywany na chociażby właśnie tej prezentacji całej multiplayera i tam można zobaczyć na przykład u Kracha, jak jest rozgrywany meczek klasą Marksman. I jedyne, co mogę Wam powiedzieć, jedyne, co Wam zdradzę, jeżeli chodzi tutaj o tego multika, nie będę się za bardzo na ten temat rozwodził, jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to, że naprawdę przypomina mi to Modern Warfare 3 i to strasznie mi to przypomina. Ale wypowiem się na temat plusów, minusów, które tam zauważyłem, które by mi się spodobały lub to, co by mi się nie spodobało, tu już kiedy będę robił ten komentarz z Private Pilem. Ale proszę Was, uszanujcie to, że jest to oczywiście czyjaś opinia indywidualna, komuś może się to podobać, innym niekoniecznie. Dobra, jedziemy oczywiście z tym koksem, drużynowy deathmatch, tak więc cztery drużyny, czteroosobowe i tutaj akurat w tym meczyku grałem tylko z jedną osobą ze znajomych, był to Palko, ale co jest ciekawe, bo bardzo często oczywiście mówicie chociażby w swoich komentarzach, w swoich postach, że no dobra Marcin, grałeś przeciwko jakiejś tam drużynie jałopów, grałeś z jakimiś słabymi graczami i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że najlepsze wyniki osiąga się, kiedy drużyna nie jest zorganizowana, kiedy drużyna nie gra tak naprawdę drużynowo. Ale tu, nie wiem czy zauważyliście, są tak naprawdę dwa teamy, które są stworzone przez całą drużynę, czyli czteroosobowy team, który ma tutaj, czy tam czteroosobowa drużyna, która ma tutaj setny level, a więc chłopaki musieli już, czy tam dziewczyny, nie wiadomo, musieli już coś pogrywać. Jeszcze do tego wbiła się akurat w czasie gry tutaj jeszcze drużyna trzyosobowa złożona z jakichś tam znajomków, mają te same tagi oczywiście, która też jak widać po levelach grała już dosyć długo. Tak więc na pewno ogarnięte drużyny, po czym to oczywiście można jest jeszcze stwierdzić, no oczywiście po tym, że te drużyny tak naprawdę za każdym razem z nami wygrywały. Nie mogliśmy w żaden sposób ich pokonać. Problem polegał przede wszystkim oczywiście na tym i najczęściej jest to problemem, kiedy gra się przeciwko jakiejś zgranej drużynie, że te drużyny grały dosyć często szturmowcami, czy też jak ja ich nazywam medykami i w tym momencie, kiedy my zabiliśmy jedną osobę, czy tam dwie nawet osoby, ta trzecia nas dopadała, a potem oczywiście ratowała swoich znajomków, po prostu rewajwując ich, czy też lecząc, zapodając im apteczki. I był to niesamowity problem. Przegrywaliśmy mecze albo to dosyć dużą przewagą, albo też było, że tak powiem, na styk. Różnie to bywało. I zastanawiałem się, słuchajcie, jaki sposób zlikwidować cały taki team, w jaki sposób, jakiej broni użyć, bo tu już nawet nie chodziło o dodatki. Mamy zresztą tutaj co prawda źle ustawione te dodatki, specjalizacje, ponieważ powtarzają się one, ale na to akurat
najrzadziej patrzę i nie sądzę, że to jest jakiś tam, nie jest to jakaś rzecz, która przeważa o tym, czy się wygrało, czy się nie wygrało. Na pewno jest to oczywiście pomocne, ale nie na tyle, żeby zrejpić drużynę przeciwną. Ale tak się zastanawiałem, czego używać. I graliśmy kilka meczy przeciwko tym drużynom. Nie wychodziłem, jak to większość ludzi robi, że po nieudanym oczywiście meczu wychodzi i próbuje szukać jakichś tam słabszych graczy i tak dalej, miejsc granych. Tylko postanowiłem sobie trochę pograć z tymi ludźmi i zobaczyć, w jaki sposób, jaką strategią, jaką bronią przede wszystkim tutaj tą drużynę dopaść. Co prawda z Palko nie biegaliśmy, bardzo drużynowo tutaj nie graliśmy, ponieważ można by było ustawić sobie także klasę szturmowca i próbować się w razie czego ratować, ale ja nawet w drużynowym deathmatchu, który jest drużynowym, jakby nie patrzeć, którym powinno grać się zespołowo, ja dosyć często biegam jako taki samotny wilk i staram się likwidować drużynę przeciwną z samotności. Może nie jest to też dobre, ponieważ wiadomo, co dwie bronie to nie jedna. Można oczywiście zabić więcej przeciwników, nasz współzawodnik może nam pomóc, podrzucić nam apteczkę i tak dalej. Ale ja postanowiłem pograć troszkę inaczej, ustawić sobie troszkę inną klasę. Nie wiem, dlaczego akurat tutaj zagrałem snajperem, to też nie było zbyt dobre rozwiązanie. Snajper nie ma zbyt wiele możliwości tutaj. Mógłbym rozstawić sobie radio, ale po cholerę mi to radio, tak szczerze mówiąc. Ale stwierdziłem, że będę próbował likwidować tą drużynę przeciwną. Zobaczcie, jaki piękny ruch tutaj. Widziałem, że ci kolesie tutaj będą gdzieś do mnie biec, więc postanowiłem wyrzucić granat. Zabiłem jednego. Nie zabiłem drugiego, co prawda z broni, ale wlazł po prostu centralnie na mój granat. Dosyć często jest, robię takie sytuacje, że pokazuję się przeciwnikowi, chowam się za murkiem, następnie wyrzucam granat po to tylko, żeby on na niego wlazł. I tutaj ta metoda się udała. Ale właśnie, zacząłem kombinować z brońmi i mówię tak, dobra, karabin szturmowy mi nie pomagał w żaden sposób, pistolet maszynowy to samo. Bardzo słabo mi się tym grało, ponieważ na normalu trzeba wywalić dosyć dużą ilość amunicji w jednego przeciwnika, a co dopiero w czterech, więc kończyły mi się pestki tak naprawdę po zabiciu na przykład dwóch przeciwników. I stwierdziłem, no dobra, to nie jest zbyt dobry sposób na likwidację drużyny przeciwnej. Wtedy sobie pomyślałem, ok, ale LMG ma bardzo dużo pestek, więc w następnym meczu dobrałem sobie LMG-ka i próbowałem grać tym LMG. I to jest, zobaczcie, to jest dobry moment, kiedy można się zrespić na przeciwniku, znaczy na współzawodniku. Wiedziałem, że jeżeli się na nim zrespię, to będę miał jakieś szanse tutaj pomóc mu. Rzadko kiedy to robię, żebym się respił na współzawodniku z racji tego, że często się ginie. Ale tutaj, jak widzicie, mu pomogłem. Co prawda tutaj zginąłem zaraz potem, ale chociaż przynajmniej w tej sytuacji mu mogłem pomóc. I wracając właśnie do tego LMG-ka. Ustawiłem sobie tego LMG-ka, zacząłem oczywiście tak zwane robić spray and pray, czyli mnóstwo amunicji i owszem, wpadały mi dwa kile, ale rzadko się zdarzało, żebym powiedzmy całą drużynę wybił i powiedzmy jednym pociągnięciem magazynka, ponieważ jeżeli już zacząłem nawet strzelać, no to orientowała się w tym drużyna przeciwna i jak jednego zabiłem, czy dwóch, no to ten trzeci, czwarty już tam gdzieś mnie dopadł. Tak więc to była lipa i mówię, nie, to nie jest zbyt dobre. To zajmuje mi bardzo dużo czasu, żeby zlikwidować jednego przeciwnika. Zbyt dużo pestek. Okej, wezmę snajperkę. I jak widzieliście, na samym początku wziąłem sobie snajperkę półautomatyczną. Nie na pewno, jeżeli gra się przeciwko zgranej drużynie, to na pewno nie powinno się używać bolt action rifle, ponieważ tym bardziej na normalu, to już mówię na normalu, nie na hardkorze. Na hardkorze byłoby możliwe pograć sobie z snajperką samopowtarzalną, ponieważ wtedy moglibyśmy likwidować tych przeciwników raz za razem, a na normalu niestety jest tak, żebyśmy co chwilę dostawali jakiegoś hitmarkera i nie byłoby już tak fajnie. A zobaczcie, wziąłem sobie półautomatyczną na początku. Nie wiedzieć czemu, zresztą nie miałem hitmarkerów, nie naliczało mi, więc stwierdziłem, dobra, biorę shotguna, wyposażam go w zwykłą amunicję, nie lubię grać z sabotem, uważam, że sabot jest dla noobów, ale można używać, dlaczego nie, jeżeli ktoś lubi. I mówię, dobra, będziemy w ten sposób właśnie grać. Będziemy napieprzać po prostu przeciwników z shotguna z amunicją śrutową i
Może się uda. Co prawda nie jest to bardzo fajny setup, ponieważ gdybym miał tutaj sabot, byłoby to o tyle dobre, ponieważ mógłbym zdejmować przeciwników z większej odległości, ale stwierdziłem, że jeżeli na bliski kontakt będę miał całą drużynę, to wydawało mi się, że będę miał większą możliwość właśnie likwidacji dzięki temu, że mam amunicję śrutową, ponieważ nie będę musiał centralnie trafiać w przeciwnika. I faktycznie, zobaczyliście tutaj, że wielokrotnie sprawdzał mi się ten setup, sprawdzał mi się shotgun. Praktycznie całe drużyny wybijałem za pomocą 3-4 powiedzmy pociągnięć. Tak więc super. I polecam właśnie to na tą broń, co prawda może na lepszych mapach close quarter by się sprawdzało jeszcze bardziej. Zapewniam, że można w ten sposób likwidować, co jest to przykładem właśnie całe drużyny, które grają bardzo drużynowo. Tak więc, no cóż, widzieliście to na załączonym obrazku, jak można tak pograć. Okej, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do ocen, do subskrypcji, do komentarzy. Trzymajcie się, cześć!